Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Przychodzimy dzisiaj do Was z książką Sary Langham, Dobrzy sąsiedzi. Ulala. No właśnie, to jest książka trochę inna niż wszystkie, aczkolwiek ona od pierwszych stron wcale nie zwiastuje, że będzie tak dramatycznie, jak rzeczywiście tam później następuje. No dobra, ale o co chodzi w tej książce, to już oddaję Małgosce głos. Postaram się zrobić to tak dobrze, jakby to zrobił Daniel, żebyście wszyscy elegancko zrozumieli. Jest pewna... To pralka, to ja tylko pójdę ją wyłączyć. Wymywarka. I to nie muszę jej wyłączać. Sama się wyłączy. Jest pewna ulica. Taka ulica troszkę gdzie wszyscy się znają, mieszkają razem ze sobą wiele, wiele lat. W tej książce ta ulica jest nawet... Rysowana. O, chciałam Wam to znaleźć tutaj, żebyście wiedzieli. Jest nawet taka elegancka notatka, jak widzicie po drugiej stronie, kto gdzie mieszka i kto wchodzi w skład danego domostwa. No i na tej ulicy jest oczywiście jeden jakiś pozostawiony osobno dom. Wprowadza się do tego domu pewna rodzina. Jak to każda rodzina ma jakąś przeszłość, taką śmaką owaką. Pan jest byłym muzykiem dobrej kapeli, która kiedyś była bardzo mocno grana, a teraz już troszeczkę zapomniana. Pani jest, to są ludzie w okolicach 40. Pani jest panią domu i zajmuje się sprzedażą nieruchomości ze średnim efektem. Mają dwójkę dzieci, Julię i Larego. Larry jest troszkę opóźniony, troszkę autystyczny. Trudno powiedzieć, co mu generalnie dolega. Ma kilka lat chyba, ja nie wiem, koło 10 może. I Julia, która jest też taką wchodzącą w życie nastolatką, koło lat 13. Tak. I tak naprawdę ta historia mogłaby się toczyć jak wiele pięknych historii. Oni się wprowadzają, zostają przyjęci tam pięknie, ciastem, chlebem, solą, wódeczką, czym tam bądź. Tak byłoby pewnie u nas, mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast tam nic nie jest takie oczywiste. Tak, ale... Cała historia polega na tym, że oni, właśnie ta nowa rodzina, po prostu tam nie pasuje. I w pewnym momencie zaczynają, dają im odczuć to wszyscy, absolutnie wszyscy sąsiedzi. Tam jest jeszcze jedna fascynująca historia, która troszeczkę nas wybija z rytmu takiego czytania. Mianowicie pewnego dnia ziemia się dosłownie osuwa i powstaje ogromna rozpadlina, przepaść, dziura, szczelina, dziura, tak. Ale to jest wbrew pozorom bardzo ważne wydarzenie. Ono też jakby... On jest pewnym symbolem. Tak. Tak. Właśnie, chciałem to powiedzieć. Też nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, żeby móc dyskutować na kanale. No dobrze, to też jest taka oczywiście jedna z książek, że będziemy bardzo Was zachęcać do przeczytania i mało opowiadać o tym, jak i co tam się jeszcze wydarza. To znaczy drobiazgi możemy powiedzieć. Tak, bo słuchajcie, na tej ulicy, jak to zwykle bywa w takich amerykańskich małych społecznościach, no ktoś musi rządzić. Tutaj to rządzenie przypada na pewną kobietę Rie, tak. I poznajemy też jej historię. I oczywiście na tej ulicy, gdzie wszyscy tak są w komitecie rodzicielskim, pieką w sobotę babeczki, robią grilla. I takie, wiecie, to jest taki obrazek standardowy amerykańskich domów na przedmieściach. Różowe puloverki. Te jasne. Panie tak sobie biegają, jedzą sobie wszyscy z dzióbków, klepią, całują. No i właśnie. A i nagle ta rodzina, która ten cały ład im troszeczkę zaburza. Bo ona nie sprząta tak, jakby oni chcieli, żeby sprzątała. To podwórko nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. On jest muzykiem, a to też taki nie średnio bardzo szanowany. Prawnik, lepiej lekarz, nauczyciel. No i właśnie, ale jak zwykle to bywa w tego rodzaju historiach, każda z tych rodzin ma swoją tajemnicę. Nikt nie jest postacią taką, która jest taką zero-jedynkową, taką dobrą. Okazuje się, że sama ta bałwochwalcza przywódczyni Ria też ma tam historię niezwykle dramatyczną, która w miarę upływu książek jest po prostu opowiadana. I to jest ogromny atut tej książki, tak. Że ona jest bardzo przewrotnie skonstruowana.
Bo oprócz tego, że idzie normalna historia, która mamy tam dzień po dniu, jak się ta akcja cała toczy, to mamy też perspektywę właśnie historii tej Rii, ale też mamy sytuację komentarzy, późniejszych komentarzy z gazet, dziennikarzy, co też jest bardzo fajne. Ja nawet miałem w pewnym momencie taką analogię do końcówki książki Margaret Atwood, jak był ten zjazd tych wszystkich na konferencję prasową, ludzie zjechali tak. I zaczęli komentować zastraszające jakby zdarzenia, ale z takim ogromnym jakby lekceważeniem, zobojętnieniem na to, co się działo. Mówię o Margaret Atwood, o opowieści o podręcznej, o książce, o ostatnich jej stronicach. No właśnie, ale powiedz mi, czy ty tak jak ja, czytając tą książkę, przerażona byłaś tym, co się za chwilę wydarzy? Boże, to się wydarzy, to było to absolutnie. Ja powiem ze swojej perspektywy tak. Mi się trudno było w tą książkę wgryźć. Mm-hmm. Te pierwsze strony, kilkadziesiąt stron, trochę mnie irytowały, że trochę nie wiem, kto jest kim, troszkę nie łapię się właśnie w tej, nie łapałam się w tej dziwnej strukturze konstrukcji osiedla. Też i w tej dziwnej strukturze książki, tego właśnie pisania, że co jakiś czas jest przywoływane wydarzenie z przyszłości, tak, opisywane, że jakieś portale mówią troszeczkę, ale tylko tak odrobinkę, żeby nie powiedzieć za dużo, nie ja, tylko te portale, co się na tej ulicy wydarzyło, to mi trochę zaburzało na początku tę książkę. To, że coś się w tym wydarzy, tak jak powiedziałeś, przepraszam, to jest bardziej niż pewne. Buduje się tu takie napięcie, które się wyczuwa, po prostu włosy dęba stają na rękach i człowiek mówi, noż kiedy to walnie i przede wszystkim, co walnie? Właśnie, bo ja chciałem tutaj powiedzieć, że zobaczcie, nie powiedzieliśmy wam nic o tym, czy ktoś ginie, rozwiązują morderstwo, prawda? Że dlatego, że nie możemy wam tego powiedzieć. Bo tutaj się wydarza parę rzeczy i niektóre mogą, nie chcemy wam o tym mówić, dlatego żebyście zobaczyli, że samemu odkrywanie tej zagadki jest... Ale samemu kroczenie po tych po stronicach tej książki też jest pewnego rodzaju przygodą. Więc my fabułę zostawiamy. Tam jest bardzo przerażająca sytuacja, bardzo przejmująca. Udział w niej biorą dorośli, dzieci. Ilość tragedii w tej książce spotyka różnych ludzi. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że... jakby, no to wiadomo, jedna rodzina, czyli Gertie i jej rodzina, no i ta druga główna taka tam zawiadowczyni tą stacją, Ria, to są główne bohaterki tragiczne tej książki. Tak. Każda tragiczna jest na swój sposób. I ja mam trochę takie poczucie, że jak człowiek się wprowadza do takiego miejsca, które jest przez lata zamieszkiwane przez tych samych mieszkańców, że oni się znają od dzieciaka i dalej tamte dzieci też się również trzymają ze sobą, to jakakolwiek by to nie była rodzina, oczywiście patrzymy z perspektywy tej amerykańskiej rzeczywistości, to miałaby kłopot, żeby się tam trochę wpasować i musiałaby złożyć jakiś w cudzysłowie hołd, tudzież nie wiem jak to nazwać nawet, tej dziewczynie, kobiecie, która zawiaduje całą tą ulicą, Rii w tym przypadku. I to się po prostu trochę tam nie udało. I ta Ria właśnie jest taką jedną osobą, pamiętajcie, że tam mieszka kilkadziesiąt osób. Jedna osoba robi taki totalne odwrócenie wszystkiego, co tam się dzieje i napuszcza wszystkich. Robi tyle po prostu złych rzeczy. Ona jest straszną osobą. Ona jest osobą, której nie lubimy. Ona jest taką dla mnie kwintesencją tej właśnie amerykańskości. Ja się tu będę uśmiechać, jestem fantastyczna, milutka, wszyscy mnie lubią, ale w głębi serca ona jest po prostu czystym, chodzącym złem. W różowym sweterku i na szpilkach. W cudzysłowie oczywiście również. I sytuacja, w której nasza główna bohaterka Gertie i Ria się nie dogadały w ten czy w inny sposób, powoduje szereg po prostu komplikacji i taką lawinę, która napędza całą tą społeczność, całutką. To jest taka spirala, która tam właściwie nie ma końca. Danielku, czego ty, kochany, szukasz? Tak, bo ja szukam jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy i zapomniałem jednego słowa, które określa pewnego rodzaju typ budowli czy budynku, taki, w jaki jest skonstruowana ta ulica, bo to też jest bardzo ważny aspekt. Pokazaliśmy. Tak, ale to się nazywa, dlatego że twórcom, no niestety wypadło mi to słowo, twórcom tego rodzaju budowli, które mają za zadanie z jednego miejsca
Strażnik obserwuje i widzi wszystkich dookoła. I tak jest skonstruowane to osiedle, ta ulica, że stawiając w jednym miejscu wieżyczkę strażniczą, bo tak kiedyś budowali więzienia. I to wymyślił właśnie ktoś, co zapomniałem przede wszystkim, jak się ten typ budowli i kto to nazywa i kto to wymyślił, ale uwierzcie mi, że tak jest, na pewno w komentarzach podpowiecie mi, jak się nazywa ta budowla i kto to wymyślił. I to też jest fajne, że jest to wprowadzenie właśnie, że tam, bo tam w pewnym momencie ta obserwacja też jest bardzo tak, ważna. Tak, oni kluczem. Wszyscy na siebie patrzą. Tak, i wiemy, że już się zaczną skradać, że już tak. Za chwilę po prostu polecą tam. Tam jest tragedia za tragedią, słuchajcie, i taka fizyczna tragedia, też, myślę, że jest niczym w porównaniu tym, co się dzieje z tymi ludźmi owładniętymi jedną właściwie plotką, jedną złą osobą, ale mieszkającą tam przez lata, jak oni mocno wchodzą wszyscy ludzie w tą osobę, w tą historię w ogóle, którą ona opowiada, łącznie z dziećmi, że oni wszyscy po prostu to napięcie spowodowane przez jedną osobę jest tak mocno rozciągnięte na wszystkich ludzi i to prowadzi do ogromnych tragedii. Ogromnych. Naprawdę jest to zupełnie inaczej napisana książka niż te, które czytaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o literaturę taką kryminalną, thrillerowatą. Nie bez kozery porównywana jest do takim może nastrojem, klimatem, do ostrych przedmiotów, może tych małych kłamstewek. Tak, tak? Myślę, że bardziej do małych kłamstewek. Tak, bo to są takie, wiecie, rzeczy, które rzeczywiście muszą się wydarzyć. Już od pierwszych chwil wiemy, ale też nie zdajemy sobie sprawy, że mogą posunąć się aż do takich okropieństw, do takiej nagonki intelektualno-umysłowej, fizycznej na jednego człowieka i że człowiek drugiemu człowiekowi jest takim wilkiem, to oczywiście my wiemy, ale że takim wymyślającym różnorakie historie, ile to czasu, ile zaangażowania ci ludzie intrygi, które spędzają, żeby dopiec tam poszczególnym członkom tej rodziny. To jest niewiarygodne. Tak jak powiedzieliśmy, biorą w tym udział dzieci, biorą w tym udział dorośli, różni mieszkańcy tej Maple Street. Ja sobie mieszkam tutaj, właśnie my sobie mieszkamy tutaj, czy ktoś z naszych... Kochani sąsiedzi, uwielbiam was. Ktoś z naszych sąsiadów byłby zdolny w ogóle, gdybyśmy to akurat my... No pewnie, że nie, ale zadaję tak retorycznie pytanie. Gdybyśmy to my się wprowadzili ostatni, a wprowadziliśmy się ostatni... Tylko tak, tam jest Małgosia, no na tej ulicy jest 40 domów, a tu, gdzie mieszkamy, są razem z naszym 3, więc... No wiem, ale tak chciałam sobie to troszeczkę podywagować. Ale zobaczcie, co się dzieje w głowach takich osób, które idą ślepo za swoim przewodnikiem, które właściwie bez żadnej refleksji, czy robimy coś złego, czy nie robimy, nie, one siebie nawet usprawiedliwiają w tych złych działaniach. Ale tam już jest, pani przywódczyni się już zgubiła. Tak. Ona się bardzo szybko zgubiła, już tam nie miała... Ale po prostu to leciało dalej, po linii prostej... Tak. Wpadła po prostu do piekła od razu. Własnego umysłu chyba. Tak. No oczywiście. No. A nam to się wyszło. Piekło własnego umysłu. Dobra. Pięknie, nie? Ale to chciałam jeszcze powiedzieć o tej dziurze, rozpadlinie, czarnej dziurze. To jest właśnie sytuacja, w której ja się zastanawiałam w pewnym momencie, czy tą czarną dziurą są ci ludzie, którzy przyjechali, się sprowadzili, rodzina Gertie, czy tą czarną dziurą jest tak naprawdę cała ta ulica. Tak, bo to jest bardzo niejednoznaczne. I to jest zastanawiające, że to jest tak symboliczna rzecz, o której nie dyskutowaliśmy ze sobą, a obydwoje podobnie do tego się odnosimy. Tak, ja też mam takie przekonanie, że jest to taka mocna alegoria do tego, co się stało właśnie wśród tej społeczności. Tak. Bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo polecamy tę książkę. Ja ją oceniłem na dużą, mocną czwórkę na Goodreadsie, a ty jeszcze nie oceniłem. Jeszcze nie oceniłem, no ale myślę, że to jest między 4 a 5 spokojnie. Nie ma połówek, więc jestem trochę... Szkoda, że jest tylko ta 5-stopniowa skala tego Goodreadsa, bo to rzeczywiście nie oddaje tak do końca jakby tej książki. Jednej dajemy 3, drugiej dajemy 3 i przecież to nie są złe książki, ale skrajnie różne i trochę ja mam z tym kłopot. Nieważne. Słuchajcie, życzymy wam miłego poniedziałku, zachęcamy was do przeczytania książki Dobrzy Sąsiedzi. Autorstwa pani Sary Langan. My się przeraziliśmy podczas czytania tej lektury. Bardzo. No i serdecznie was do tego zachęcamy. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.